bijąc swe ofiary, kobiety i okradając je. Może ktoś z Państwa rozpozna pokazanych przez nas mężczyzn. Czym wytłumaczyć, i nas to chyba wszystkich zastanawia, że przy takim dużym nakładzie sił, przy tak rozległych operacjach, jakie prowadzono w Krakowie w związku z tymi zdarzeniami, nie ujęto sprawców? Czy nie należy przyjąć, że popełniliście jakiś błąd? A dla Państwa informacji, kapitan Małkiewicz z Biura Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Głównej nadzoruje również tę sprawę z Krakowa. Tak, być może w działaniach wykrywczych zostały popełnione pewne błędy, ale przypomnę, że w takich sprawach działają czasami minuty, mają znaczenie. W ostatnim przypadku informacji o zdarzeniu otrzymaliśmy 15 minut po dokonanym napadzie. Czego zatem spodziewamy się po tym programie od telewidzów? Oczekujemy, że Państwo rozpoznacie na portretach pamięciowych prezentowanych na ekranie sprawców tych napadów. Czekamy zatem na telefony od Państwa. Telefon nasz stały 43 10 53 w Warszawie i w Krakowie 11 67 66 104 402. 11 67 66 10 44 02. Telefonujecie Państwo w sprawach, które prezentowaliśmy. Są telefony, widzę, w sprawie wrocławskiej, w sprawie warszawskiej. Być może za chwilę zadzwonią telefony w sprawie krakowskiej. A my może odejdźmy trochę od tej przemocy i przenieśmy się do Lublina. To samo centrum starej części Lublina. Na placu Łokietka znajduje się jedna z najznakomitszych i najstarszych budowli tego miasta – Brama Krakowska. Ten XIV-wieczny zabytek stanowi część zachowanych do dziś murów obronnych. W Bramie Krakowskiej od wielu już lat mieści się Muzeum Historii Miasta Lublina. Na kilku kondygnacjach tej wieży zgromadzono kilkaset eksponatów i dokumentów. Wszystkie prezentują historię i rozwój tego miasta. Wśród zbiorów wiele cennych, często nie będących własnością tego muzeum, a wypożyczonych na przykład z Muzeum Narodowego w Warszawie. Jest 31 października bieżącego roku, piątek, około godziny 16. Jak zwykle o tej porze pani Zofia wraz z kolegą zamyka muzeum. Sprawdza jeszcze zamknięcie niewielkich okienek. Od strony klatki schodowej przyległego budynku muzeum oddzielone jest drzwiami i kratą z kłódkami. Samo muzeum nie posiada żadnych urządzeń alarmowych ani też zabezpieczających. Nikt tych zbiorów nie pilnuje. Przypomnijmy, że jest 31 października tego roku. Muzeum będzie zamknięte przez 3 kolejne dni, ale i kolejne noce. Musiało to być nocą z 31 października na 1 listopada, z 1 na 2 lub, co jest najmniej prawdopodobne, z 2 na 3 listopada. Na dach przyległy do wieży poprzez właz dostaje się przynajmniej 2 osobników, najprawdopodobniej mężczyzn. Trudno przypuszczać, aby mógł ich ktoś widzieć na tym dachu. Z mniejszego daszku dostają się do okna na pierwszej kondygnacji wystawowej. Musieli dobrze przygotować się do tego włamania. Wiedzieli, jak wejść do tej wieży. Wiedzieli też, co będą kraść z muzealnej ekspozycji.
kilkadziesiąt minut po wejściu do muzeum jego pracownicy dokonują wstrząsającego odkrycia. Powiadamiają milicję. Jak zwykle w takich sytuacjach zjawia się specjalna ekipa wydziałów dochodzeniowo-śledczego i kryminalnego. Panowie, tutaj zostały okradzione dwie gablotki. Tu jest jedna gablota, w której zostały tylko tabliczki. Monstrancja srebrna. Zginęła, tak? Zginęła, tak. Kieliszki srebrne. Para lichtarzy srebrnych i misa toaletowa, po której niestety została tylko podstawka. Na tej podstawce? Tak. Była. A teraz przejdziemy do następnej. Z tej gabloty zginęło obesłanie cechowe z XVIII wieku, z 1799 roku. Będzie jedno, drugie, trzecie. Przy obesłania cechowe, tak. Poza tym został skradziony zegar. Pani dotyka. Który obecnie ten, który nam pozostał, jest bardzo podobny do tego zegara skradzionego. Kładzie, zapiszesz na zewnętrznej stronie szyby. Gabloty. Na zewnętrznej stronie szyby gabloty ujawniono jakieś ślady. Jakieś ślady, prawdopodobnie rękawiczki. Jak już wiemy, sprawcy działali w rękawiczkach. Nie pozostawili po sobie śladów linii papilarnych. Jedynymi rzeczami, które możemy wiązać z przestępcami, są 72 skradzione przedmioty o wielomilionowej wartości. I z tego, co zabrali sprawcy, można by chyba wysnuć wniosek, że włamanie to zostało dokonane na czyjeś zamówienie. Czy podzielacie taki pogląd, czy stawiacie taką hipotezę? Tak, jedna z wersji podstawowych zakłada, że przestępstwo zostało zlecone, bowiem sprawcy, mając do wyboru wiele innych eksponatów, wybrali tylko te najcenniejsze i zabrali. Czy mamy gwarancję, że te przedmioty nie zostały wiezione za granicę? Co zrobiliście, żeby zabezpieczyć te granice, żeby ułatwić poszukiwanie tych przedmiotów? Minęło stosunkowo niewiele czasu, bo miesiąc. Gwarancji takiej nie mamy, dlatego że od chwili dokonania przestępstwa do zgłoszenia do milicji upłynęło prawdopodobnie 3 dni, więc przestępcy mieli czas na wywiezienie przedmiotów poza granicę Polski. W tej sprawie został wydany specjalny fotokomunikat, który otrzymały wszystkie jednostki milicji i punkty celne w kraju. Tak, i w takim razie oczekujemy na Państwa pomoc. Być może ktoś z Państwa rozpozna te przedmioty. Nasz stały telefon 43 10 53 i w Lublinie 217 37. Powtarzam, 43 10 53 i 217 37. Liczymy na Państwa pomoc. I to już była ostatnia sprawa w dzisiejszym programie 997. Zapraszamy na kolejny odcinek 28 stycznia. Przypominam, nasz numer telefonu 43 10 53. Dwa dodatkowe numery telefonu są na planszy. A dla tych z Państwa, którzy by chcieli do nas napisać, a nie mają telefonu, podaję adres: Biuro Kryminalne Komendy Głównej, Warszawa, Puławska 148 150. Dobranoc Państwu.